Witamy na kanale Rzeszowskich Oldtimerów. Kanale poświęconym klasycznej motoryzacji, samochodom starym, bardzo starym, ale też nie oldtimerów. Wróciliśmy z powrotem do Jasienicy, tak naprawdę chyba w ogóle żeśmy z niej nie wyjechali. Myślę, że jeszcze kilka odcinków, a będziemy musieli tu prosić o jakiś azyl, albo... Być może założymy tu jakąś pryczę, albo pójdziemy spać w którymś z samochodów. Co dzisiaj? Dzisiaj w odcinku zajmiemy się historią super napoju, chyba ulubionego przez wszystkich. Tak, a co? Kanał historyczny, będziemy rozmawiać o historycznych napojach. Na przykład o Coca-Coli. Coca-Cola na kanale poświęconym motoryzacji klasycznej? Być może. 1886 rok. I co ma to wspólnego? To ma wspólnego, że w tym samym roku, czyli w 1886 roku, niejaki Pemberton stworzył napój, który do dzisiaj znamy wszyscy jako Coca-Cola. A dlaczego jest to, jedno ma coś wspólnego z drugim? Otóż w 1886 roku powstaje pierwszy na świecie samochód wyprodukowany przez Karla Benza. Co to jest za samochód? No zobaczcie. To jest właśnie ten oto samochód. Więc mamy 1886 rok, w Atlancie Coca-Cola, a w Niemczech pojawia się patent Motorwagen numer 1. Dzień dobry, witam Państwa. Zapraszamy do Muzeum Samochodów Zabytkowych, niezwykłego muzeum w Jasienicy Rozsielnej na Podkarpaciu. Może łatwo tutaj do nas trafić, ktoś kto jedzie w Bieszczady może wstąpić całkiem po prostu, zboczyć z trasy 2 czy 3 km i za nas zajrzeć. Fascynujące muzeum, dlatego że pokazujemy tutaj w tym muzeum niesamowitą drogę, którą przeszedł człowiek, konstruktorzy od 1886, jak ten pojazd, na którym jestem w tej chwili, do współczesnego Bugatti. Jakby przypatrzyć się rozwojowi motoryzacji, to widzimy fascynującą historię ludzi, którzy nie szczędzili trudu i wysiłku, aby doprowadzić od pierwszych konstrukcji, bardzo prymitywnych konstrukcji, do współczesnego Bugatti czy Koenigsegga, czy innych fantastycznych samochodów. I teraz to muzeum, chcielibyśmy powiedzieć, że jest przypisane do ośrodka edukacyjnego przy Fundacji Pomocy Dzieciom w Brzozowie i stanowi pretekst do poznania i przyjrzenia się rozwojowi motoryzacji. Tak się złożyło, że ostatnio nabyliśmy ten właśnie unikatowy samochód. Tak, to jest samochód. Ten trójkołowiec jest samochodem 1886 roku, uznany za pierwszy samochód świata. Oczywiście jest to kopia, dlatego że tamten pierwszy samochód kosztował niewyobrażalne pieniądze. Ale bardzo cenna kopia, ponieważ dealerzy Mercedesa w Ameryce otrzymywali czy zakupywali właśnie te kopie, bo to jest kopia wytwarzana przez firmę Bentley w Anglii. Nie udało się kupić ten samochód w Anglii, został przywieziony do Niemiec, do Stuttgartu, z którego przywieźliśmy ten samochód około tydzień temu. Ale to jest istotne, że jak napisałem podanie do właściciela tej firmy w Anglii, która dystrybuuje te samochody, czy te kopie tych samochodów, powiedziałem, że zależy mi bardzo na zbudowaniu muzeum. Właściwie już budujemy samochodów zabytkowych i pokazujemy historię motoryzacji i służy to muzeum rozwojowi dzieci i młodzieży, także innych zainteresowanych samochodami z duszą. To obniżyłby cenę o 10 tysięcy euro i mogliśmy ten samochód nabyć. To jest dosyć duży wydatek dla nas, ale cieszymy się bardzo, bo możemy pokazać ten przedział od 1886 roku do 2023, czyli jak Państwo policzą, prawie 140 lat, chociaż prace nad tym pojazdem trwały wcześniej i jeszcze wcześniej, między innymi Stevenson czy polski konstruktor, zbudowali maszynę parową, która się mogła poruszać. No ale tamte modele samochodów parowych jakoś się nie przyjęły, nikt nie chciał w nie inwestować, dlatego uznanym pierwszym samochodem jest właśnie ten samochód Mercedes, patent numer 1, w 1888 roku Berta Benz
pojechała ze swoimi dwoma synami z Mannheim do Pforzheim. Odcinek 12-kilometrowy i co ciekawe wrócili z powrotem tym samochodem. To była nieco udoskonalona wersja właśnie tego modelu, bo Mercedes padł numer 1, bo to był patent numer 3. Także zapraszamy Was na fascynującą tutaj wycieczkę, kiedy pokażemy właśnie ten model, może opiszemy tutaj króciutko właśnie działanie niektórych mechanizmów, bo są unikalne, niezwykłe i tak naprawdę trudne do rozstrzygnięcia, jakie to były mechanizmy wymyślone od zera przez tych wspaniałych konstruktorów. Zapraszamy w wielką, niesamowitą, piękną podróż. Właśnie, stoję przy niezwykle pięknym egzemplarzu, oczywiście zrobionym perfekcyjnym, bo to firma Bentley z Anglii. I cóż można powiedzieć? Proszę tutaj może bliżej z kamerą, albo może opowiem ogólnie, że na pewno to było koło, które służyło jakby do rozruchu, bo zastępowało korbę, później korby były stosowane w samochodach, później dopiero te startery elektryczne, czyli rozruszniki. Natomiast to jest niezwykła konstrukcja, którą bardzo trudno zrozumieć, bo to jest, w tej chwili ten pas jest na kole samochodem, ale też na kole, wolnym kole pasowym i samochód po uruchomieniu oczywiście stoi. Ta wajcha całkiem po prostu służy do przełączania z tego wolnego koła na koło ciągnące cały pojazd i z powrotem, kiedy już ktoś tam po uruchomieniu i odbyciu podróży wysiada, to całkiem po prostu przesuwa się tą wajchą, nazwijmy to drążką czy wajchą, na to wolne koło. Samochód zaczyna hamować, bo to też ta wajcha czy ten drążek powoduje zahamowanie tego samochodu. To jest zbiornik przepiękny, wykonany z mosiądzu, zbiornik na paliwo, powietrza, oleju. Tam jest wędzurka, która pokazuje wysokość właśnie benzyny tutaj z dodatkowych pływach. Trzeba ten samochód, tak nazwijmy to samochodem, zapalić. Oczywiście musi być akumulator, ponieważ tutaj bez akumulatora byśmy tego samochodu nie uruchomili. To nie jest diesel, to jest samochód benzynowy. Niezwykle piękna konstrukcja. Proszę zobaczyć, jak pieczołowicie zostało to zbudowane i jak proste, prymitywne są urządzenia zastosowane. Ale one działały. I od tego czasu nastąpił rozwój. Poszukiwano nowych rozwiązań, nowych, skuteczniejszych urządzeń, które powodowały, że samochody stawały się szybsze, bezpieczniejsze, bardziej sprawne, łatwiejsze w obsłudze. I to jest właśnie ten fascynujący początek motoryzacji. Od niego się tak naprawdę zaczęło wszystko. Łukasz, dowiedziałem się, że zamawiałeś Bolta. Zapraszam. Proszę. Wejdę tutaj? Nie. Musisz pobrać, kurwa. Lakier, którym pomalowana była rama tego Motorwagena, jest do dzisiaj wybieranym kolorem z palety Mercedesa. Istnieje po prostu jako Schwarzdab 40 czy coś w tym stylu. Berta tym samochodem jechała 100 km, ale z dwójką dzieci. Wzięła dwóch chłopaków, tych swoich synów, na przejażdżkę do swoich rodziców tym samochodem. A wiecie dlaczego? Tylko dlatego, że Benz nie mógł tego sprzedać. Ludziom się ten samochód nie podobał. Było coś takiego, że oficjalnie ten samochód został zaprezentowany 3 lipca w 1886 roku. Wyjechał tym samochodem na ulicę i wszyscy zaczęli pukać chłopu do głowy. Co to w ogóle jest? Jedzie, nie jedzie? Co to goś wymyślił? I to trwało. To trwało rok, drugi rok, aż w końcu Berta Benz stwierdziła, że bez reklamy, a wiemy, że reklama dźwignią handlu, stwierdziła, że ona mu pokaże, jak to powinno wyglądać. I tym ludziom też pokaże,
jak że tym samochodem da się jeździć. I co zrobiła? Pakuje dwóch synów, siebie i dwóch synów na motor Wagena i zabiera ich w podróż 100 km od Mannheim do tej miejscowości, w której mieszkała tam za młodu. Jedzie te 100 km, oczywiście tona jakichś tam problemów, bo to coś tam cię musiało popsuć, gdzieś tam musiała zatankować ten piękny wóz. Podobno, jeżeli chodzi o tankowanie, to chyba ekstrakcyjną tam była lali, a ekstrakcyjna była w każdej aptece w Niemczech. Dlatego ona po prostu mogła sobie pozwolić na to, żeby pojechać tam. Mało tego, Berta z tymi synami pojechała tam te 100 km i wróciła z powrotem. Ale rozwiążmy tylko jedną zagadkę. Czy to jest wersja angielska, czy to jest wersja... No właśnie. Po której stronie ma kierownicę? Bo nie... No u mnie ma po prawej, a u ciebie? No to ja mam... Ty masz po lewej? Ja mam po lewej ręce, masz tą kierownicę. No to... Czyli nie trzeba przekładki jako tako, tylko wystarczy się przesiąść. Tak, tak, dokładnie. Sprytne. Czyli mamy angielski... Podpowiadamy firmom motoryzacyjnym dzisiejszym, że można zrobić tak i wtedy nie trzeba przekładać. Dokładnie. Mamy nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Jeżeli tak, to łapki w górę, tradycyjnie. Możecie napisać tak samo w komentarzach jakieś swoje przemyślenia na temat chociażby tego wspaniałego samochodu. I mam nadzieję, że już niedługo kolejny odcinek. Jeżeli macie jakieś ciekawostki związane z Motorwagenem, napiszcie w komentarzu. Jeżeli ten odcinek był fantastyczny, rewelacyjny, najlepszy na świecie i w ogóle z pierwszym samochodem i chcecie więcej takich odcinków, to żeby nie przegapić, to kliknijcie w tą subskrypcję, będziecie na bieżąco. Dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Ciepło i poręczy.